Cześć, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam Was na przegląd moich ulubionych książek kulinarnych. Takiego filmu na moim kanale jeszcze nie było, ale jeżeli obserwujecie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że uwielbiam kuchnię, uwielbiam gotować, uwielbiam książki kucharskie, książki kulinarne. Bardzo dobrze czuję się w kuchni, bardzo lubię eksperymentować również w kuchni, więc pomyślałam, że jest to dobry moment, aby pokazać Wam moje ulubione książki kulinarne. Może coś podpatrzycie, może macie którąś z tych książek. Jestem ciekawa, czy często korzystacie właśnie z książek kulinarnych. Ja muszę się przyznać, że oprócz tego, że korzystam często z książek kulinarnych, to również korzystam oczywiście z internetu i kolekcjonuję te właśnie przepisy, które mi się sprawdzą, ale o tym później, także już nie przedłużam i zapraszam Was do dalszej części filmu. Zrobiłam sobie tutaj małą ściągę, ale muszę Wam jeszcze powiedzieć o tym, że moimi ulubionymi książkami kulinarnymi są książki, które posiadają ilustracje. Nie wiem, mam tutaj tylko jedną Wam do pokazania bez ilustracji, natomiast wybrałam takie, w których te ilustracje są. Lubię, kiedy książki są przejrzyste, bardzo czytelne. Sposób wykonania jest bardzo prosto opisany, ale lubię również, jak są jakieś wskazówki dodatkowe. No i właśnie przede wszystkim ilustracje. I żeby te książki miały różnorodne przepisy. Nie mam tutaj książek typowo tematycznych, a może mam, ale może za dwie. Grosiu? Także zaczynamy. I pierwszą propozycją jest to książka kulinarna, po którą ostatnio najczęściej sięga. Jest to książka Gotuję z Lewiatanem. Ja ją dostałam od mojej mamy, nie wiem, czy ona wymieniła w Lewiatanie za punkty, czy ją kupiła. W każdym razie jest to zbiór sprawdzonych i łatwych do przygotowania dań na każdą okazję dla Ciebie i Twoich najbliższych. Robiłam z niej wiele już przepisów i każdy się sprawdza. Są tutaj przepiękne, przepiękne ilustracje, w bardzo prosty sposób opisane. Są tutaj przepisy na obiady, desery, przekąski, śniadania. Najczęściej teraz korzystam z przepisów na obiady, bo robię je dla Olego też między innymi. Bardzo prosty sposób opisania i mamy również ilustracje produktów, które możemy kupić w Lewiatanie lub też nie tylko. Oprócz tego w tej książce fajne jest to, że każdy przepis ma swój kod QR, który możemy zeskanować i obejrzeć na YouTubie, jak wykonać dany przepis. Bardzo mi się podoba ta książka. Poza tym na samym początku mamy miary i wagi, także to jest zawsze przydatne w kuchni. Mamy też opis ziół, ale ja mam inną książkę o ziołach, z której korzystam, i o przyprawach oczywiście. Tutaj mamy też bardzo ciekawą ilustrację, jak przechowywać konkretne warzywa i dania na półkach w lodówce. Opowiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tej książki, bardzo się cieszę, że ją mam. Także oprócz tego jeszcze sobie przypomniałam, w tej książce są przepisy na Wielkanoc, jak i na Boże Narodzenie. Także być może właśnie na Wielkanoc skorzystam z tych przepisów. Także tą książkę Wam mogę serdecznie polecić. Następna książka, bo poukładałam je kolejnością, to już jest książka, z której troszeczkę rzadziej korzystam, ale jest godna uwagi. Jest to książka Kuchnia Przyjaciółki. Ta książka została zakupiona przeze mnie w Empiku i kosztowała 10 zł. Także za taką grubą książkę to naprawdę niewiele. I są to najlepszy zbiór przepisów kulinarnych, które pojawiały się właśnie w gazecie Przyjaciółka.
Jeżeli znacie to czasopismo, jest to czasopismo dla kobiet. I oprócz tego są tutaj takie archiwalne przepisy już ze starszych numerów. Są tutaj przekąski, sałaty, zupy, dania główne, na słodycze i również na Wielkanoc i na święta. Ta książka również ma bardzo ładne ilustracje. Wszystko jest ładnie napisane, osobno są składniki, osobno jak przygotować potrawy z mąki, akurat makarony, które bardzo, bardzo lubię. Oczywiście są tu dania wegetariańskie, włoskie, również na święta, na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, ale również dania mięsne. Jest tu 240 przepisów, także naprawdę fajna inspiracja. Przechodząc do kolejnej książki, jest to coś, co wygląda w ogóle oryginalnie, ponieważ jest to książka Ziemniaki. Jak widzicie, no, wygląda fantastycznie i może to być na przykład fajny pomysł na prezent w formie ziemniaków. Jest to wydawnictwo Akademia Barilla, czyli ta Barilla, która produkuje oczywiście makarony. I to jest 50 łatwych przepisów. Ja ziemniaki bardzo lubię, najlepiej w postaci puree, bądź ziemniaków ze śmietaną i czosnkiem, bądź też zapiekanki ziemniaczanej, tych ziemniaków zapiekanych, które Wam oczywiście pokazywałam. Na każdej stronie znajduje się przepis, a na drugiej stronie znajduje się ilustracja, więc to również bardzo ładnie wygląda. Są to raczej proste przepisy. Na dole oczywiście ile zajmuje przygotowanie i stopień trudności. Ja się nie boję trudnych przepisów, także zawsze korzystam. Naprawdę ładne wydanie i właściwie same ziemniaki. Głównym składnikiem są ziemniaki, więc to jest naprawdę ciekawa książka. Na samym początku mamy historię ziemniaka, ale przepisów mamy tutaj bardzo sporo. Tutaj mamy ziemniaki w 1000 odsłon. Także odżywcze, wartości ziemniaka, typowe dania o ziemniakach, podróże ziemniaków. Mamy tutaj rozpowszechnianie się ziemniaków, taka krótka historia. Także to również warto sobie przeczytać. I tutaj wprowadziłam Was w błąd, bo to jest wydawnictwo Olesiejuk, natomiast we współpracy z Akademią Barilla. Tak. Następna książka to jest książka bardzo prosta, Pawła Lorocha, Dania na piątki. Oczywiście piątki, czyli dania bezmięsne, głównie ryby, no i domowe dania z rybą i następna książka, czyli bardzo prosta książka Pawła Lorocha, czyli dania na piątki, czyli dania bezmięsne, dania głównie z rybami, bardzo prosta, czytelna. Widzę, że słońce tutaj świeci. Bardzo prosta, na przykład pizza, cztery sery. Mamy przybory, które będą nam potrzebne, to jest również ciekawym atutem tej książki. Składniki i oczywiście jak taką na przykład pizzę wykonać. Bardzo dużo mamy właśnie przepisów ze składnikiem rybą, pod różnymi postaciami. Tutaj na przykład mamy kotlety rybne. Ja zaczęłam już częściej przygotowywać dania z rybą, z łososiem. Tutaj też mamy młode ziemniaki ze śledziem jabłkowym, czyli idealne przepisy, które są zgodne z ułożeniem naszego postu.
I następna książka, przepięknie ilustrowana, i ja już wam ją pokazywałam w jakimś vlogu, kiedy ją kupiłam, i zakupiłam ją oczywiście w Empiku. Jest to książka Chleb, Tomasz Dekker, Chleb. Ja o tym autorze dowiedziałam się oglądając Dzień Dobry TVN, i on właśnie wtedy tam był i wypiekał właśnie chleb i polecali właśnie tą książkę, więc skusiłam się i ja ją zakupiłam w Empiku i kosztowała około 50 zł. Jest to książka o pieczywie i składnikach, dzięki którym właśnie pieczywo wykonamy, bo są tutaj nie tylko chleby, ale również bułki, również słodkości i oczywiście przepis na pizzę. Tutaj mamy taką skarbnicę właśnie domowych wypieków, jeżeli lubicie domowy chleb. Ja na przykład najbardziej lubię chleb, który robię. Nie zawsze mi wychodzi, ale jeżeli mi wyjdzie, to jest to chleb z kminkiem, chleb w połączeniu z żurawiną i oczywiście różnymi ziarnami. Także bardzo lubię domowe wypieki, więc serdecznie wam polecam tą książkę, ale ilustracje są fantastyczne. Jeżeli chodzi o przepisy, no to są troszeczkę bardziej skomplikowane, bo tutaj mamy jak zrobić zaczyn, wyrabianie ciasta, fermentacja wstępna, składanie i tak dalej. Składniki na duży, bochenek, składniki na zaczyn. Oczywiście jest to bardzo prosto napisana książka. Nic skomplikowanego, natomiast faktycznie troszeczkę trzeba się przyłożyć. Natomiast tak naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bo tak jak powiedziałam wcześniej, są tutaj też bułki na słodko oraz na słono, chleb i inne takie domowe wypieki. Jest to książka bardzo inspirująca, także serdecznie mogę wam polecić. Jeżeli książki, które znajdę, będą gdzieś dostępne, to oczywiście podlinkuję je w opisie, ale bardzo jestem zadowolona z tej książki i mam zamiar po nią sięgać oczywiście częściej. I kolejna książka, i to właściwie była pierwsza książka, którą z Olim kupiliśmy wspólnie. Jest to książka Zielony Koktajl. Jak tylko zobaczyłam, że ta książka została wydana, to postanowiliśmy z Olim natychmiast ją kupić. To jest wydawnictwo Publikat. Jest to chyba jedna z tych pierwszych książek, która została wydana przez autorkę bloga właśnie Zielone Koktajle. Później zaraz kupiliśmy mikser, który niestety nam się w tym momencie zepsuł, ale mamy inny. I bardzo często robiliśmy te koktajle, nawet na moim kanale podlinkuję wam film tutaj chyba lub tu. Pojawi się właśnie odnośnik do filmu, w którym przygotowywałam trzy koktajle właśnie z tej książki. Zarąbiście jest ta książka wydana, bardzo mi się podoba. Są tutaj, tyle jest tutaj przepisów, 365 na każdą okazję. Z owoców, jak i oczywiście z warzyw. I ta książka mnie bardzo motywowała, żeby właśnie takie koktajle przygotowywać właśnie z owoców i warzyw, bo są bardzo, bardzo zdrowe, bardzo, bardzo smaczne, bardzo wartościowe. I samo przygotowywanie koktajli to nie jest nic strasznego, nie jest nic ciężkiego, także w taką książkę warto się zaopatrzyć. Wiem, że z tej serii są jeszcze chyba koktajle dla dzieci i jeszcze jakieś inne, natomiast to jest ta podstawowa książka, ale tak naprawdę są tu koktajle i na śniadania, odchudzające dla sportowców, oczyszczające, pobudzające, sezonowe, odmładzające, z chwastami, kwiatami, nawet są zupy krem.
koktajle deserowe, orzeźwiające i lody. Także naprawdę duża skarbnica wiedzy. Tutaj mamy na przykład koktajle z grejpfrutem, czy spieszające spalanie tłuszczu. Także naprawdę warto miksować i powiem wam, że uwielbiam robić koktajle. Oli też i teraz, kiedy ćwiczy, no to sięga właśnie również po tą książkę. Widzę, że tu ma nawet jakieś pozaznaczane czekoladowe bez czekolady, bananowy deser. Fantastyczna książka i również mogę wam ją polecić. Cena 40 zł. Teraz chciałabym wam pokazać książkę, która oprócz tego, że jest encyklopedią, taką mini encyklopedią wiedzy, to jest to również książka kucharska, czyli takie połączenie. Ja również wam kiedyś pokazywałam, są to Zioła w kuchni, Ewa Laszkiewicz, Romana Chojnacka, Teresa Wilgosz, również wydawnictwo Publikat. Bardzo ciekawa książka. Jest to zbiór opisów ziół oraz również przypraw. Są tutaj informacje na temat ich zastosowania, ich działania lub też także przeciwwskazań. Przepięknie również książka wydana. Także jeżeli chodzi o zioła, no to tutaj takie główne, podstawowe kolendra, liść laurowy, majeranek, koperek, lubczyk, melisa, oregano, czosnek, goździki. Wszystko macie w tej książce opisane, wskazania i oczywiście polecane połączenia, na przykład gałkę muszkatołową do warzyw, ser, mięs i sosów. Lub też czosnek do rozmarynu, czosnek, cebula, bazylia, tymianek, rozmaryn, pieprz, czosnek, kminek, zmielona papryka. Takie macie połączenie z innymi przyprawami. I teraz przechodząc już do książki kucharskiej. Jest to bardzo prosta książka kucharska, naprawdę z różnistymi przepisami na zupy, na potrawy z mięs, na potrawy z ryb, na potrawy również wegetariańskie. Bardzo prosto wydana, podzielona właśnie na działy. Tu są podane na wszystko na 4 porcje. Osobno jest napisany sos, osobno przygotowanie i jak mniej więcej takie danie powinno się prezentować. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą prezentację, to każdy ma swoje preferencje. Natomiast bardzo ciekawa i można sobie poczytać taką książkę. 130 fotografii i poradnik kulinarny dla każdej pani domu, chociaż wiemy, że mężczyźni również bardzo dobrze im idzie w kuchni, także warto mieć, moim zdaniem. Ja bardzo lubię takie książki. I teraz coś dla osób dorosłych. I tutaj właśnie mam wam do pokazania książkę, która niestety nie ma ilustracji, ale postanowiłam, że będę z niej korzystać w tym roku. To jest takie moje postanowienie. I są to nalewki, likiery i wina domowe Małgorzata Takapary. To jest książka. Kiedyś był taki klub dla ciebie i moja mama właśnie z tego klubu dla ciebie ma tą książkę, nie jest to nowa książka. Natomiast myślę, że w tym roku będę robić nalewki, likiery. Mój dziadek robi najpyszniejsze wina domowe, ale ja pomyślałam, że jakąś nalewkę czy jakiś likier zrobię właśnie z tej książki. Warto wiedzieć, jest tutaj opis, co należy mieć do sporządzania nalewek, likierów. Są to przepisy oczywiście na domowe likiery i na przykład mamy tutaj edytówka, czyli mleczko wściekłe krowy. Bardzo prosty przepis. Prokurator jest niżej, takie dosyć ciekawe nazwy. I bardzo proste w przygotowaniu, bo edytówka, czyli 2 pruszki mleka skondensowanego, słodzonego i pół litra czystej wódki.
Także bardzo proste w przygotowaniu. Oczywiście z winami będzie troszeczkę trudniej, natomiast nalewki i likiery mogą być. Oczywiście na pewno jest wiele książek dotyczących właśnie alkoholi, także to jest jako forma tutaj dodatkowa. I teraz przedostatnia rzecz, już kończymy, obiecuję. Są to magazyny Polo. I jeżeli chodzi o te magazyny, to w Biedronkach chyba też są takie gazety z inspiracjami właśnie kulinarnymi. Natomiast od kiedy otworzyli u nas Polo, to zbieramy te gazety regularnie. Natomiast są to gazety na 4 pory roku. Mam tutaj gazetę zimową. I jeżeli jesteście w Polo, to ona kosztuje 50 groszy z kartą. Natomiast tak to, nie wiem, kosztuje 2 złote. I tutaj mamy zimę, i tutaj mamy właśnie oprócz różnych ciekawostek, to mamy też bardzo ciekawe przepisy właśnie związane z zimą, lub też nie tylko. I mamy bardzo również ładne ilustracje i przejrzyste, bardzo prosto napisane przepisy. Także tutaj mam zimę, mam też jesień. I tutaj mieliśmy dary lasu, czyli różne przepisy związane z grzybami, z dynią. Tutaj na przykład mamy przepis na cynamonowe pączki dyniowe. No, bardzo fajna gazeta, która oprócz tego, że zawiera w sobie różne informacje, to zawiera dosyć sporo przepisów. Także takie gazety kolekcjonujemy i tutaj mamy najnowszy Wiosna. I są właśnie smaki wiosny, na przykład zupa gularzowa, śledź w śmietanie. Także nie tylko związanych z daną porą roku, ale też inne. Ostatnio robiłam te ciasteczka owsiane właśnie z tego przepisu i wyszły przepyszne. Także to już wszystko. I teraz na koniec chciałam Wam pokazać rzecz, o której mówiłam na początku, że kolekcjonuję przepisy internetowe i też już Wam pokazywałam chyba kiedyś w ulubieńcach, czyli przepisik. Ja akurat dostałam ten od Olego. Przepiękny wybrał, bo sam wybierał, ale zrobił mi oczywiście niespodziankę i są słodkie inspiracje. Jest to fantastyczna rzecz i polecam ją każdemu, polecam ją na prezent, na przykład na urodziny, imieniny, pod choinkę, jako zajączka wielkanocnego, także nie jest to droga rzecz, bo kosztuje około 30 zł, ale naprawdę jeżeli ktoś bardzo lubi przebywać w kuchni, lubi gotować, to się na pewno sprawdzi. Ten przepisnik jest podzielony na różne działy. Oczywiście znów jest przelicznik miar i wag, ale są przepisy na sałatki, na dania główne, na zupy, na desery oraz również na koktajle oraz też na przetwory. Muszę tutaj dopisać przepis na Eiffel, bo nie zapisałam, ale zazwyczaj kiedy znajdę coś w internecie, zrobię i to mi się sprawdzi, to zapisuję właśnie w takim oto przepiśniku. Jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz. I dotarliśmy do końca, także to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o danej książce, no to mówię, zostawię Wam, jeżeli znajdę, zostawię Wam linki na dole. I cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Bardzo się cieszę, że Was przybywa. Bardzo mi jest miło, naprawdę. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.